Cześć, Szymon Gonek, fotograficzny program bez nazwy. Witam Was w cyklu, w którym przeglądam czasopisma fotograficzne sprzed lat. W dwóch poprzednich odcinkach namawiałem Was na przesyłanie pomysłów na nazwę tego cyklu. Dziś czas wyboru, czas decyzji. No, ponieważ jest to mój autorski cykl, więc decyzja jest moja. Otóż najbardziej spodobał mi się pomysł na nazwę Czytelnicza Loża Smakosza. To w skrócie jest CLS i pewnie wielu z Was kojarzy się z jedną z firm fotograficznych, ale spoko, od razu mówię, że nikt w tym cyklu nie będzie preferowany. Jeśli komuś trzeba będzie wbić szpilkę, to oczywiście zrobię to z przyjemnością, a jeśli kogoś będzie trzeba pochwalić, to też oczywiście będę chwalił. No i gratulacje dla pomysłodawcy Enk Richard. Proszę o kontakt przez Facebooka, jakiś adres, żebym mógł wysłać obiecany upominek fotograficzny. Dziś przeglądam w gazetę w towarzystwie whisky Tomatin. Tak, dobrze spojrzę sobie. Tomatin, tak, jedna z największych destylarni w Szkocji, single malt. Ja tu akurat mam 12-letni, który leżakował w beczkach poszery. Polecam. Ok, ale dosyć wstępu. Teraz przechodzimy do kolejnego numeru, Digital Photo Video. Grudzień 2017. Przypominam, że możecie znaleźć ten numer na ekiosk.pl pod hasłem Fotoplus. Digital Photo Video był wcześniej, jest poprzednikiem Fotoplusa. Patrzę na okładkę i od razu zwracam uwagę na wielki tytuł. 10 lat jak znaleźć idealną cyfrówkę. Autorem tekstu jest Marcin Bójko. No i od razu ciśnie mi się na usta pytanie. Marcin, czy naprawdę myślałeś, że można znaleźć cyfrówkę idealną? Bo moim zdaniem ani 10 lat temu, ani dzisiaj nie ma takiej szansy. Zawsze będziemy musieli iść na jakiś kompromis. Albo cena, albo wielkość, albo zoom, albo matryca, albo kolor obudowy. No dobrze. Ale jak wczytacie się w ten artykuł, to zobaczycie, że te porady nic a nic w sumie się nie zdezaktualizowały i że warto z nich skorzystać, nawet jeśli nie kupimy tej idealnej lustrzanki. Wracamy do digitala, przeglądam sobie następne strony i tu artykuł o Canonie 1D Mark III i o tym, że firma wezwała posiadaczy tego aparatu do serwisu w celem naprawy autofokusa. No, jak widać, jak się okazuje, nie tylko producenci samochodów mają czasami problem z usterkami fabrycznymi, które powodują, że trzeba samochody, czy w tym wypadku aparat, zwrócić do serwisu, żeby został naprawiony. W poprzednich odcinkach mówiłem o kompaktach HP, a w tym numerze pojawiła się informacja, że HP rezygnuje z produkcji aparatów i szuka firmy, która na ich licencji będzie je produkować. No cóż, widać, że wielu próbowało na rynku foto, ale nie każdemu się to udaje. I było wiele firm, które próbowało pod swoją marką wypuszczać aparaty fotograficzne, ale nie do końca to wyszło. Wśród różnych informacji o nowościach sprzętowych mamy tutaj obiektywy, kompakty, lustrzanki, aparat dalmierzowy. Pojawia się także informacja o wtedy kontrowersyjnym pomyśle Sony, czyli Cybershot T2. Aparat wyróżniał się głównie na rynku tym, że miał wbudowaną pamięć 4 giga. Dzisiaj chyba nie ma smartfonu, albo przynajmniej każdy smartfon ma co najmniej 4 giga. Marketerzy przekonywali, że nie ma potrzeby mieć większej pamięci, że to wystarczy. No, chciałoby się powiedzieć, wkładając dziś do aparatu kartę 64 giga pamięci, że chyba jednak mieli, troszkę się mylili. Tak. No dobra, i znów wracamy do lustrzanek Panasonica. Mówiłem o nich w poprzednich odcinkach.
No ale tutaj jest krótki wywiad z ówczesnym prezesem Panasonic Europe oraz prezesem Panasonic Polska. Nie, to nie jest jeden pan, tylko dwóch panów. I obaj panowie widzieli świetlaną przyszłość przed lustrzankami Panasonic. Zdrowie lustrzanek Panasonic. No i mamy pierwszy duży test. Olympus E3. W poprzednich odcinkach już mówiłem o tym aparacie. Uważam, że to była naprawdę bardzo fajna konstrukcja. Zrobiłem w nim sporo fajnych zdjęć. No, ale jak już wiemy, to już było. Firma poszła w bezlusterkowce i chyba przyzwoicie radzi sobie na rynku. Następny test to Canon 40D. Marcin Bójko miał okazję testować ten aparat na wyjeździe prasowym w Kenii. Nie byłem, zazdraszczam. Świetne zdjęcia, super przygoda fotograficzna. No, warto zobaczyć choćby dlatego ten tekst. Teraz przechodzimy do materiału o dwóch kompaktach. Widzicie to na ekranie z 18-krotnym zoomem. Panasonic Lumix FZ18 i Olympus SP560. Ale one były wielkie. Dziś aparat, który ma 18-krotny zoom optyczny, mieści się w kieszeni spodni. A co do wyniku porównania, to mogę powiedzieć, że no pewnie nie zdradzę wielkiej tajemnicy. Tomasz Kulas stwierdził, że są prawie równe, z delikatnym wskazaniem na Olympusa. Jeśli kogoś interesuje ten test, to warto sobie zajrzeć do e-wydania. Ponieważ to grudniowe wydanie, to jest dużo porad o tym, jaki sprzęt prezentować fotografującemu pod choinkę. No o tym nie będę mówił, bo po pierwsze trochę się to zdezaktualizowało, no a po drugie już jesteśmy po świętach. Warto natomiast powiedzieć o artykule, który zaczyna się od słów: na rynku dokonuje się obecnie zmiana warty. Tradycyjne cyfrowe kamery wideo są zastępowane przez modele high definition. No, mowa oczywiście tutaj jest o kamerach. No dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy świadkami kolejnej wielkiej zmiany warty. Tym razem zmieniamy na 4K. No i jeszcze jest jedna sprawa. Teraz już mało kto kupuje takie małe kamery. Po pierwsze, wszystkie aparaty, już nie tylko aparaty kompaktowe, ale i lustrzanki bez lusterkowce mają funkcję nagrywania. A po drugie, nagrywamy smartfonami. No nie ma tutaj co ukrywać, że ten rynek, powiedzmy, hobbystycznego, amatorskiego wideo został przejęty przez smartfon. Oczywiście nie tylko sprzętem gazeta stała, mamy też poradniki fotograficzne i tutaj zaglądam sobie do jednego, który mówi o fotografowaniu w czasie złotej godziny. Jeszcze mamy zimę, jak nie ma chmur, to ten okres sprzyja takiemu fotografowaniu, bo po pierwsze nie trzeba wstawać o 4 nad ranem albo wysiadywać do późnych godzin wieczornych. W tym wypadku krótkie dni mają swoje plusy, ale trzeba się ciepło ubrać. Pewnie dlatego, że w tym numerze jest sporo o sprzęcie wideo, jest też tekst o tym, jak zmontować film. Tutaj ten artykuł składa się z dwóch części. Jedna część to jest o programach, które wtedy były na rynku dostępne i dzięki którym mogliśmy montować wideo. No pewnie to już się mocno zdezaktualizowało i sporo się zmieniło od tego czasu. Ale jest też druga część jako taki ogólny poradnik, takie wstępne słowa, jak w ogóle się do tego zabrać. I to na pewno warto przeczytać, bo kręcimy coraz więcej wideo, czasami chcemy sobie coś zmontować, czasami chcemy zrobić sobie film z wakacji, ferii teraz, no albo po prostu innych wydarzeń. I warto sobie znać takie proste reguły, żeby nasze filmy były fajne. No to chyba na tyle o tym wydaniu. Jak zawsze zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania, no a przede wszystkim do oglądania innych kanałów, innych filmów na naszym kanale. A ja sobie jeszcze poczytam trochę. Tomatin 12 lat, beczki poszery. Polecam.